Witam na stałej, cześć, czołem wzorz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Master Transit Green Cities i Park Life. Dziś mamy 68 odcinek, to jest ładna liczba, powiem tyle. Naprawdę to znaczy, że już trochę się działo. Dziś zajmiemy parkiem przy lotnisku, przygotowaniem pod CPL, bo już najwyższy czas, żeby się nim trochę zająć. Budową autostrad, trochę przy zoo i parku zbytki jeszcze posiedzimy, pokręcimy i zajmiemy się może trochę korkami pociągowymi, które są w naszym mieście i one są jednym z większych problemów teraz już z tego co widziałem, bo korki samochodowe z tego co mi się wydaje zbytnio ich nie ma. Kliknijmy sobie na mapę korków jak na początek, bo musimy najpierw jeszcze zbudować jedną autostradę, co pomoże na pewno trochę. Tak, tutaj są korki, ale tu się umówmy, tutaj po prostu woda trochę to zalewa i to będzie przebudowane. Jak będę mieć chwilę czasu w trakcie tygodnia, to nagram sobie. A teraz na pewno tego już nie będę robić. Tu jest problem po prostu autobusowy. Coś jest, ich tutaj dużo jeździ po prostu. Może i są potrzebni, ale niekoniecznie aż tak dużo. Nie jeźdźmy ten nakład. Też może dopiero wyjechały, ale no dobra, tak czy siak, pokażę daję mapę. No widzimy, dosyć dobrze tutaj jest w tym mieście. Po prostu stoi Bombay. To też takie... no tutaj no to możemy się domyśleć, czemu tutaj tak stoi, tylko czemu aż tak dużo tutaj tych autobusów stoi na tych przystankach? Jeszcze jest trochę ich nakład, bo to jest... Tak, bo to jest ich dosyć dużo jeździ, a nie powinno ich aż tak dużo jeździć. Faktem, że jestem teraz w trakcie nocy, to też nie widzę dokładnie wszystkiego, ale wydaje mi się, że nie jest aż tak dużo ich potrzeby. No tych to jest ewidentnie trochę przydużo, bo jak tutaj widzę kolejne już. A trasa jest... Najwyżej będę po prostu zmieniać na trasę dzień i noc. Aha, tu się coś rozwaliło. To chyba tego nie zauważyłem. Się to rozwaliło i się nie podłączyło. Ale jazda. I dlatego może takie są wielkie korki, bo mogą tylko z jednej strony wjeżdżać. No, możliwe, możliwe. Dobra, tak czy siak, dalej patrzymy na korki nasze. O, tutaj jest jakiś większy koleczek. To jest po prostu komunikacja miejska. Zatrzymuje się. Tak, właśnie to mogliby zrobić, żeby to nie były korki, bo to... No dobra, może tutaj rzeczywiście trochę więcej się bombarów zatrzymuje na przystanek, co nie? No, ale tu jest po prostu zjazd dół. A tutaj nie ma światła, co nie? Nie ma, chyba dobra. Dalej, tutaj, no tutaj to jest korek, tak? Ale to jest ta taka droga. I to jest ona prawie z założeniem, że będą korki na niej. Zwłaszcza jak jest wyjazd na taką małą drogę. No, ale możemy wam tutaj zrobić na takie dwa pasy. To wam to trochę może ulepszy. Dalej, kolejne tutaj niby są korki, ale tutaj jest po prostu zwykły zjazd do autostrady, to nie. To bym nie marudził. Tutaj się muszę po prostu pokręcić trochę w kółku. I to może ich trochę spowalniać, jak to całe kręcenie. No tutaj tak, w ogóle mam 82% natężenia korkowego, to też jest ciekawe. Tutaj właśnie jest jeden z naszych problemów korkowych, właściwie pociągowych, ponieważ nie wiem, gdzie ten pociąg chce jechać. A, oni jadą tu, chcą wyjechać, co nie? I tu są wielkie korki na wyjeździe. No, ale to z tym też nie mogę nic zbytnio zrobić. Żeby to naprawić tutaj, bo tutaj jest już to się zastawia, co nie? Tutaj też na dole się widzę, że zastawia. To jest ogólnie bardzo potężny korek. Tak, po prostu trzeba ich nie podłączyć do tej części tu. A tutaj, poczekajcie, jak to jest zrobione? A, tutaj ulepszyłem to co prawda, ale... Ale trzeba będzie chyba wyłączyć w ogóle ten węzeł tutaj, ten tu, z użytkowania i wtedy dopiero faktycznie może zacznie to przyspieszyć, bo ten węzeł, co by dużo nie mówić, to on bardzo spowalnia. No. Tak. Dobra, ale poczekaj, jeszcze popatrzmy sobie chwilę na korki i może coś znajdziemy ciekawego. To jest wjazd do tego, więc to nie ma w racji bytu zajmowanie się tym. No tak jak mówię, tutaj to jest po prostu wielka jedna autostrada przyciągnięta i ją będę się zajmować kiedy indziej, nie chcę się tym dzisiaj zajmować. Tutaj jest dobrze, to nie wiem czemu tam tak skrzyżowa nie było. Tu jest kolejny, właśnie widzimy węzeł, no to dużo mówić. Kolejny węzeł, no to będzie, tak to będzie wyglądać. A, to torowisko, ale nie wiem czemu, bo tutaj nic nie ma na nim. Chyba, że jestem zbyt daleko. Nie, nic nie ma na nim przecież.
Właśnie, tak samo na tych bambajach nic nie ma. To są jakieś powidoki, bym ten powiedział. Tu tenantko, no to jest takie przepiękne tenantko, więc przy nim nie będę nic kręcić. Tutaj jest dobrze, tu po prostu jest trochę przykrótkie może i to tak wygląda. Dobrze, co jest z wodą? A, za mało im pompujemy. Okej, okay, dobra, to poczekajcie. Dodajmy, żeby się tutaj więcej pompowało. Właśnie, pompownie też byśmy mogli się już nimi zająć, żeby jakoś sensownie działało, bo te pompownie chciałbym tutaj ustawić, a tutaj nad tym płatkiem też się popracować. Ale wiecie, była noc, to nie chciałem nic tutaj kręcić przy tych rzeczach. Dobra, już powinno być dobrze z wodą. Halo? Czy to prądu może nie ma? Nie no, wszystkie działają. Wydaje się, że wszystkie działają. A właśnie, ten nasz tutejszy park, co my tutaj go mamy, to my możemy już jakieś atrakcje... Nie możemy, on jeszcze nie był na kolejny poziom, bo nic w nim nie ma chyba, tak? Człowiek z siebie korzysta. Ktoś tam wszedł do niego, ale nie wiem po co. Dobra, no to tak czy siak, to trzeba nad tym popracować. Dobra. Wracając do tego problemu z wodą. Jest cały czas problem z wodą. Coś musiało paść. Bo ja nie wierzę, że nagle tak dużo ludzi chce wody i nie było. Dobra, wracając do naszego problemu korkowego. No jak widzimy, w tym mieście ogólnie, jeżeli chodzi o korki, to nie ma co zrzędzić, bo... Chociaż tutaj... To sądzę, że miasto by się nie obraziło, jakbyśmy tutaj zrobili taką dużą drogę. Tak, bo tutaj jest faktycznie ten budynek, ale ten budynek można przecież przesunąć trochę, tak? O, no, tak go przestawimy, to wszyscy się ucieszą bardziej. Ale tutaj jest ta droga właśnie tam nawet z parkiem, tak? Czy tam jakkolwiek to się nazywa. I jak zrobimy sobie coś takiego, to na pewno im pomoże tutaj. Z tym, że to się podłączy po prostu w ten sposób. O. No, to jest chyba lepsze rozwiązanie, niż to, co tutaj było przed chwilą. Tylko się jakiś autobusik rozwalił. A, tam rozwalił jak rozwalił, nie jest źle. Zaraz wrócisz do siebie. Tylko... A nie, na dobrym masz miejsce przystanek. Tutaj bambaje się tam coś tam jeszcze myślą na sobą, czy... Aby na pewno zaakceptować moje rozwiązanie. Ale poza tym nie jest źle. Dobrze, nie, naprawdę, co jest z wodą? Halo. To już jest coś nie tak. Jak tak dużo ludzi zrzędzi na wodę, no to mi się nie podoba. Ale wszystkie pompownie działają pełną parą, no to... No, może oprócz tych dwóch. Bo tam już po prostu nie mają wody. Chyba. Dajmy jeszcze z jedną pompownią, może faktem tutaj. Czekajcie. Tutaj. I nie marudźcie. Dobrze, już zajdźmy do końca tego kanału tych korków, bo tutaj się zaczynają jakieś wariacje. Tutaj jest dobrze. Tu jest jakieś zerwane... Przydałby się opcja resetu. Tak, bo tutaj to. Bo jak tutaj się zatrzymuje zbyt dużo rzeczy w jednym miejscu, na przykład autobus na przystanku, no to powinno tak nie reagować na to. Tutaj może faktycznie trochę więcej bambajów i wie, też nie myślę. No i tu jeżdżą bambaje. O i właśnie, bambaje. Zapomniałbym o tym, że dzisiaj bambajami też musimy się zająć. No dobra, no to co tu dużo mówić? Zajmijmy się tą częścią. Czy tutaj coś zawraca? Nic nie zawraca, świetnie. Jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ tym się teraz zajmiemy. Czy ktoś korzysta z tej ścieżki? Znaczy, tak, z tej to pewnie nikt. Ale tutaj skręcasz, może? Tak myślałem, że dużo osób z tego nie korzystać. O, a tutaj z kolei dużo osób korzysta z tego wyjazdu. Aha, to są skróty. No to też ciekawe, taktyczny skrót. Dobra, no i tak, tutaj to są korki, ale wiemy czemu tu są korki, tak? To nie ma co naludzić. Wyjeżdżę stąd. Stasie, tak, czyli czeka aż pociągi musi utrzymać pasy. No ma, no tutaj. Tu nie mam co zrzędzić. Więc zacznijmy bawić się naszym tym. To ustaw. To i to wyłącz, dobra. I tu są cztery pasy aż. No dobra, niech ci będzie. I tak, te cztery pasy tutaj chciałem tylko sobie zwyczajnie przeprowadzić, ponieważ tutaj będą węzły, co nie? Ale te węzły sobie zostawimy na kiedy indziej. Bo węzłami będziemy się zajmować, jak już tutaj będzie... A póki tego nie będzie, no to dojedziemy sobie dotąd. I tu trzeba się na pewno nad węzłem zastanowić, bo tutaj to nie wiem, co... Dobra. Z
stąd tu. I dojedziemy sobie dotąd. Dobra. I czekaj. I stąd dojedziemy sobie z kolei dotąd. To nie powinno być to dotąd. Później dotąd. No i tak w ogóle tam jak ktoś mówiłem jakiś czas temu o moim aparacie, że tam się zastanawiam już nad zakupem. To nie. To już powiem wam, że teraz lepiej. Ale i tak jednej rzeczy nie przeskoczę. Tam rzeczą jest data premiery. Bo ten aparat, który mnie interesuje, jeszcze się nie pojawił w ogóle. Więc jedyne co dla mnie już pozostało, to czekać aż się pojawi. Jeżeli się pojawi do 15 maja, dostanę 15% rabatu jeszcze z MediaMarktu. Co jest dobrą wiadomością, ponieważ będę kosztować czubkę forsy. Więc jeżeli się pojawi później, to go nie kupię. To od razu mogę powiedzieć po prostu, że go nie kupię, bo nie będę mieć forsy. Dobra. No i tak, tutaj aktualnie to jest tak no działa, sobie to działa, jak działa. Ale już zawsze lepiej to wygląda, jak jest już aż dotąd dojazd, nie? I tu jest nasza centrum jednostka tam antykryzysowa. Ja ją trzeba będzie przynieść gdzieś tutaj pewnie, bo ona miała być gdzieś na krańcu mapy. Albo nawet tutaj, a jest w zupełnie odwrotnym miejscu. Dobrze, jak tam nasze zoo? Bo ja muszę zrobić, żeby ona zaczęła zadawiać. To jest niestety... Bo te obydwa parki, o, to już zaczęło całkiem ładnie zadawać. Nie wypłacają się. I to jest bardzo zła wiadomość. Tak, i z fanem też jak zaczniemy budować CPL, który będzie tutaj, zrobimy w końcu, mamy już takie coś jak autobusy wycieczkowe. I autobusy wycieczkowe będą stąd się to zjeżdżać na całe miasto do różnych miejsc. I sądzę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Dobra. Czy ktoś ktokolwiek z tego korzysta? O, towarzyści tutaj jeżdżą? Tutaj na okrągło, zobaczcie, pojechał. To bardzo dobra wiadomość. Tutaj z tego może... A z tego? Z tego korzystacie, to dobrze. Z tego zamku korzystają i z tego tutaj na dole mniej korzystają. Chyba nie, bo wolę wiedzieć, czy są zadowoleni z moich usług, czy nie są zadowoleni z moich usług. To póki co, bo nie chcę mi się tutaj ciągnąć tym węzłem, jak zostanie nam czas, to się nad tym pobawimy. To sobie zrobimy tutaj po prostu dojazd tej autostrady, tak? I podłączenie do tych autostrad, to jakby coś będzie mógł już sobie ktoś tutaj dojechać i wjechać faktycznie. Czy jakaś jednostka ratunkowa też będzie mogła już z tego korzystać, co jest wręcz bardziej mile widziane. Tak, bo tu jest jeszcze zajezdnia bambajowa, co jest dosyć ciekawe tutaj wmontowana. Jeszcze takim zakrętem, żeby tutaj nie było nasz... czemu tu jest korek kolei linowej? Tego. To jest już dziwne. To jest bardzo dziwne, żeby był korek tego. Może trochę przez dużo tego tutaj jeździ. Coś mi się wydaje. Bo tego nie powinno być nigdy w roku. No a czy ktoś korzysta z tej autostrady wolności? Na razie nie. Na razie nie. Więc jedyną rzeczą faktycznie, którą mogę jeszcze tutaj im zamontować, to będzie, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery. Okej, dobra, raz. Dobra, tak może. Tu sobie przejedziesz. I tutaj sobie wjedziesz. O, dobra. I tak jak już zrobimy, to już będzie naprawdę idealnie. A jak zrobimy jeszcze raz, dwa, trzy, stąd. Tutaj, nie, czekaj jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj sobie skręcimy. I tu sobie zrobimy podłączenie. Dobra. No to teraz już na pewno będą chętni. No nawet już z tego korzystają, tak? Mniej więcej. Ale ogólnie powinni już zacząć się pojawiać chętni. No bo tutaj, co by dużo nie mówić, to trochę im będzie ułatwiać tutaj życie. Ale ja już tym się nie zajmuję, tak jak możecie się domyślać. Tylko przechodzimy do Bambajów. Ponieważ, jeżeli ktoś nie pamięta, to w tej dzielnicy nie ma żadnej komunikacji. Żadnej prawie. Poza tym, o, dobra, to jeszcze zanim do tego przejdziemy, to mi teraz się w sumie lepsze. To dociągniemy sobie gate'a bocznego. Tutaj. Tak, to jest to. W sensie zo, żeby zo mogli oni tutaj wchodzić bocznym wejściem. Więc tak, aby to ładnie wyglądało, tak, przenieśmy to
to na pewno tutaj tego nie może być, gdzie teraz to jest. No ma, niestety zwalimy parę tych budynków. Tu jeszcze pewnie te budynki montujemy później, czy wcześniej czy później. I tak, wywalmy linie nasze strefcowe, bo one tutaj nam nie pomogą przy budowie tego. A tutaj widzę, że jakiś jest tutaj jakiś węzeł jeszcze strefcowy, to też ciekawe. No i ten budynek musimy przenieść o raz, dwa, trzy krateczki. I to będzie już naprawdę aż za nadto. I stąd będzie to sobie faktycznie dolatywać do tego miejsca, a to będzie łączyć się... No powiedzmy, lewa już niech ci będzie w ten sposób. Teraz pytanie tylko, czy mi się uda przerzucić te wszystkie linie tutaj od razu. A, no, też bardzo przerzuciliśmy. To nam się udało zrobić. Chociaż strawiec jest jeszcze w innym miejscu. Ale on pewnie już się nie zupgrade'uje, że jest w innym miejscu. W skrócie nie zauważy różnicy. Dobra, no i to wejście trzeba dać tutaj. Ale żeby to wejście postawić, trzeba zrobić ścieżkę, żeby to udało się tam dojść. O, i to jest zły przycisk. To jest na pewno zły przycisk. No i ten park będzie się tutaj aż dotknął do wybiegu faktycznie. Ale wszystkie wybiegi już mamy teoretycznie postawione, więc jeden jak postawiony to będzie już i tak aż za nadto. Więc tak, stąd będzie zwykła ścieżka, czy z drzewkami to nie wiem, czy nic nie wiem. Czy tutaj była ścieżka z drzewkami szła? Nie wiem, ona się chyba tutaj kończy. Dobra, i tu jest problem z tą drogą, a to za chwilę możemy... Za chwilę coś z nią pogadamy, w skrócie z tym, co jest pod nią. Aby tutaj wyrównać trochę teren. Jak to nie chcesz wyrównać? Tego nie było w planie. Mówię z góry, tego nie było w planie. Czekaj, to jest ta droga. Szup. Dobra, a jeżeli jest zwykłą gruntową... No, nie jest zwykłą gruntową, ale... Okej, dobra, to nie. Zróbmy to zwykłą gruntową. Później ją zupdate'ujmy. Dobra, nie uda nam się to tak zrobić tego. Trzeba to wywalić. Wybudować i to zwrócić. Okej, dobra, tu przejdziesz. No dobra, no i tutaj już będziesz musiał, to też ta ścieżka nie będzie gdzieś tam szła na przy samym dole, bo tutaj to wiadomo, się coś tam dzieje. Chociaż jakby szła niżej, byłoby mile widziane. Okej, tutaj sobie dajmy krętą, to ładnie mi wejdzie. O! Doskonale. I teraz dodać bardzo i teraz powinno to już działać. I idąc dalej tą ścieżką. Tutaj jest trochę w kosmos wywalona. Możemy to w sumie nawet trochę przerzucić. Aha, i tak będzie wywalona w kosmos. No tak jak mówiłem, to musi być trochę wyżej ta ścieżka. Bo inaczej będzie wywalona bardzo w kosmos. A tego byśmy i tak nie chcieli. No i tutaj to ma zawracać sobie ta ścieżka. I tutaj jakoś ładnie w to wchodzić. Aby ładnie weszła, to trzeba tutaj wykręcić. Czekaj, swoją też nie wiem, kiedy się wam pojawi ten odcinek. Pomimo tego, że go nagrywam, jak dla mnie na początku dnia, kiedy się obudziłem, ale nie wiem, kiedy się pojawi ze względów takich, że obudziłem się o 12. To jest jedna z problemów. A poza tym jeszcze jest parę innych chyba. Mamy tutaj wam jeszcze jakąś kawiarenkę na wejściu. I jedno takie tutaj to chciałem wam postawić. Jakiś co jest najdalej od was. Ptaszarnia. Albo nie, czekaj, co to jest. To jest dalej. Okej, to. To jest wybieg dla antylop. Chociaż tutaj to by się przydało jakieś takie faktycznie coś znaczące. O, wybieg dla antylop właśnie. Dobra, ptaszarnia też nie... Małpiadnia. Nie, ptaszarnia to jest dosyć nawet blisko. Gdzie ona jest? Ptaszarnia. Halo, gdzie ty jesteś? Powiesz mi, że jej nie ma, to się zdziwię. Ej, serio, gdzie jest ptaszarnia? Tu jest ptaszarnia. To nie, do ptaszarnia jest dosyć blisko. Albo wybieg dla... Albo co to jest? Wybieg dla flamingów, tak? No to nie, to dobra, to wybieg dla flamingu bym tutaj postawił mimo wszystko. Tak, trzeba trochę tą ścieżkę będzie rozwalić. Ale wybieg dla flamingów jest specyficznym wybiegiem, ponieważ wygląda bardzo ciekawie. Dobra, proszę bardzo. Ciebie wstawimy, no jakoś mniej więcej
tutaj. O, ty będziesz nawet trochę się podniesiesz do góry. Tak jak się już podnosisz trochę do góry, cię przeniesiemy trochę jeszcze w bok. Świetnie. I nasza ścieżka będzie dochodzić dotąd. I stąd będzie to zejście. Będzie jedno dochodzić tu, a drugie będzie jeszcze tutaj iść. Bez stąd to już nie będziesz takich ścieżek. Tu po prostu będziesz podłączony z tym. A tu zabijmy sobie kładkę. Tak, nic innego jak kładkę. Bo wiecie, ja chcę zrobić, żeby do tego zoo faktycznie ludzie mogli przychodzić z całego świata, to trochę dużo powiedziane. Skąd tylko im się żywnie podoba. Tak jest lepiej powiedziane. A żeby to zrobić, to musimy zrobić dużo wejść. Dużo wejść i to najlepiej tam, gdzie jest dużo ludzi, którzy by chcieli tu do niego przyjść. A takie miejsce jak to jest idealne miejsce, z którego ludzie by chcieli przyjść. No, a więc tu sobie zrobimy naszą kładkę, która będzie sobie idealnie tutaj dochodzić. No, a to będzie chyba na równym, prostym poziomie. Nie, dobra, idzie nawet trochę do góry. Dobra, to sobie zmniejszymy ją trochę wysokość. To one bardzo ładnie wyglądają. To będzie dobrze? To będzie dobrze, świetnie. Tak, bo ja wolę sprawdzić, czy oni tutaj się ładnie tutaj te kładki ustawią. Bo tak to później jeszcze mam jakieś problemy. A tak od razu jest gitara się nalecimy. Stąd będziesz mieć dojście jeszcze tutaj. No, proszę bardzo. No i to sądzę, że jak taką kładkę, czy to się cokolwiek zupdate'uje? W sensie, czy te ścieżki wyglądają inaczej? Nie, one wyglądają tak samo tutaj w powietrzu. No ale to tak, zmieńmy sobie trochę tylko tą strefę tutaj tą parkową, no bo tutaj faktycznie nic nie będzie, tu jest tylko chodzi o te wejście. Tutaj jak parki dostaną jakieś tam wodne atrakcje, to może coś tam damy przy wodzie faktycznie. Ale póki co no to nie widzę tutaj jakichś większych chęci. Tutaj musimy was zostawić, żebyście byli. Natomiast stąd teoretycznie czekaj, jeżeli. Chyba nie. Tak to nie wejdzie. Tak to wejdzie. O, dokładnie. Bo tutaj przecież kładka nie musi być w zoo. Musi być tylko to. Okej, dobra. Kurde. Trochę za bardzo przesadziłem. Chciałem jak najbardziej to pomniejszyć i aż pomniejszyłem. Mhm. Czekaj. A teraz też nie wejdzie. No nie ma, to jednak było chyba najmniejsze jakie się udało i teraz będę mieć z tym problem do odtworzenia. Kurczę, no żeż ty. Dawaj. Tak. I tak. I tak. Przejście tam to usuń. I tutaj to też tutaj usuń, bo tutaj to nie będzie przecież zo. Skąd, że znowu tutaj nie będzie takich alpejskich ścieżek. Nie. Nie ma mowy. Tu będzie przejście. O, dokładnie. I tu się to będzie łączyć, ale to będzie się łączyć też, nie będzie tego tutaj w tym miejscu. O, i tu do bambajów też by się przydało to dociągnąć. Dobra, to tak, tu mamy już zrobione. Ta część zo. Czy ludzie korzystają z niej? Dochodzą, zobaczcie, dochodzą, to bardzo dobra. I z tej kładki jeszcze nie korzystają może, bo jeszcze nie wiedzą, że tutaj takie fajną atrakcję im tutaj ich ukochany burmistrz dorzucił. Dobra. Dorzućmy tutaj sobie jeszcze jakiś placyk i drzewka do pełni tej mojego zadowolenia, po prostu drzewka by się przydało. I mamy, że tutaj możemy stawiać drzewka, a w niektórych tutaj nie można. O, tutaj jeszcze tą ścieżkę, tą bambaję jakbyśmy schowali w drzewkach, to w sumie będzie jeszcze ciekawe wyglądać. A nie, jak to teraz to było, że jechał sobie po prostu bambaj. No i tutaj na pewno bym to chciał odgrodzić się strawcy, żebyś tutaj trochę ten hałas się trochę zmniejszył. Chociaż i tak ja tutaj zbyt dużo do gadania nie mam, bo sterowce to są bardzo głośną atrakcją turystyczną. Tutaj się to jeszcze przeciągnie, ta i się robi już noc chyba. Chyba tak, dobra, to sobie zróbmy pauzę, bo jeszcze mamy trochę rzeczy do zrobienia. Mamy jedne bambaje do zrobienia, ale nimi się zajmujemy najwyżej na sam koniec, bo jeszcze są inne atrakcje. Dobrze, zobaczmy, czy ktoś już korzysta z tego? No, z tego na razie nie. Średnio bym powiedział, średnio. Podnieśmy jeszcze ceny biletów, zobaczymy czy cokolwiek to tam da. Natomiast tutaj, chyba jak było, to trochę podnieśmy do 10, zobaczymy czy nam to ujdzie na dobre. A, tutaj ci stoją. Powinni wtedy wszyscy tutaj jeździć tędy. Aha, oni się zostawią kółeczko. No dobra, to ten...
to w ten sposób mi się to nie podoba. No i tu mamy nasze zoo, w sensie ten park. Gdzie jest słońce, pokaż mi. A, no to nie, jeszcze nie zachodzi, dobra, to możemy włączyć nawet play. Ile mamy minut odcinka? Dużo. Zajmijmy się naszym zoo, faktycznie, żeby już zaczęło tutaj działać. To tak. Gdzie jest jedna z większych wejść? Tak, bo tutaj w ogóle mnie te zoo... będę mówić cały czas zoo. Ten park tutaj jest też ma ścieżki podziemne, co ciekawe. To jest taki jeden z takich nielicznych parków w naszym mieście będzie. Tutaj faktycznie będzie mieć coś jeszcze pod ziemią. Dobra, na pewno punkty informacji, żebyście wiedzieli gdzie, co i jak trzeba pójść. Sam dobrym budynkiem do postawienia na początku. Tak, tą pompę możemy wywalić, bo ona tutaj... O co, co? Powrót ze schronów. Chyba kliknąłem, żeby wszyscy poszli do schronów. Zły przycisk, sorki ludzie. Dobra, zapiszcie. Świetnie. Proszę bardzo, wciskam X, a ty nic nie budujesz. Dalej, toaleta parkowa też może się tutaj przydać. I słynnego tutaj jest trochę też miejsca. To wywal. Daj mi tutaj tą ścieżkę. Możemy tutaj coś postawić. Faktycznie. O, dokładnie, widzicie? I pomijając to, że tutaj się pojawi pewnie jakaś kafejka. Będę próbować się tutaj wstawić. To tak, toaleta by i tak tutaj była mile widziana, dokładnie. No i tutaj będzie problem ze wstawieniem czegokolwiek, chyba że kafejka tak wejdzie w ten sposób. Dobra, to jest dobry pomysł. Dalej, tutaj kafejki, to będzie dla nich raj. Pomijając to, że tutaj damy jeszcze parę innych rzeczy dorzucimy. Później, no ale póki co na razie nie ma później, więc niech będzie to w ten sposób. No a czy tak prąd przejdzie? Przejdzie, świetnie. Prąd sobie też przerzucimy na razie w ten sposób. Czekaj. Stąd tutaj nie przejdziesz? Nie. Dawaj. Uwierz w siebie, chyba nie przejdziesz. No to na razie w ten sposób będziesz to wyglądać. Wody potrzebujesz. No tak, mogłem się domyśleć. Proszę bardzo, masz wodę. Wszystkie trakcje parkowe głównie potrzebują wody. No i na razie ja tutaj nie mam zbyt dużo też co do postawienia w tym miejscu, więc... Więc tyle powinno być nieźle. Dalej, kolejny punkt informacji powinien być tutaj. Zwłaszcza, że to jest taki idealny spocik okrągły. Tu jest jakaś ścieżka też pod spodem. A, ona się tutaj kończy. No no właśnie, no to tym bardziej, że tutaj są takie ścieżki. Tutaj damy wam plac parkowy. Znaczy mógłby nie. A tutaj będzie toaleta. Tu będzie toaleta. Postawimy z jedną kafejkę tuż nad lotniskiem, co jest też dosyć według mnie ciekawym pomysłem. Dalej, tutaj będą atrakcje nad wodą, ale atrakcji nad wodą nie będziemy przydać, póki nie mamy w sumie czego i jak. Więc tutaj nic na razie aktualnie nie będzie. Ale też widzicie co mogę zrobić. Mogę postawić kafejkę, plac parkowy, punkt informacyjny i toalety, więc ja tak naprawdę dużo nie mam do postawienia na początku. To jest trochę szkoda, ale no... To było do przewidzenia, że na początku to też dużo nie będzie. Dobra, no i tutaj będzie większa część parku, więc tutaj sobie damy nawet punkt informacji. Bo tak, tu będzie dojście jakichś tam... wyższych lotów, bym wręcz powiedział. Natomiast tutaj po prostu damy sobie na razie jeszcze taki jeden plac parkowy. Nie wiem, jak oni się tutaj będą przeczytać ten prąd. Na pewno jakoś będą musieli, tak? Ale póki co, to niech już to sobie robią normalnie. Znaczy, normalnie. Jakoś sobie niech przerzucają, tak? I tutaj też widzę, że jest trochę miejsca. Ale tu to można w sumie zagospodarować trochę inaczej, w sensie jakiś tam ludzi tutaj wrzucić. W sensie, żeby tutaj się zamieszkali. Tak, tutaj jest punkt informacji i jest tu punkt informacji, to pod tym jeszcze możemy postawić to. I plac parkowy, no niestety nam tutaj nie wejdzie. To jest trochę szkoda. Mimo wszystko. Ale on jest dosyć duży, więc... Trzeba poczekać na kolejną update tego parku. To teraz co możemy zrobić? Bo już zrobiliśmy dosyć dużo. Okej, widzę, że tutaj dużo ludzi też czeka. Zajmę moje ulubione krzaczki. Czyli cheese. I to wszystko byśmy wrzucili w cheese. Cheese to jest mój chyba ulubione drzewko. Jak ktoś może zauważyć. Ja je wszędzie wrzucam. Wszędzie, tylko gdzie mogę, naprawdę. Dlaczego? No bo jest bardzo ładnie wygląda i bardzo ładnie tutaj... też wszystko chroni przed tym, żeby ktokolwiek coś zobaczył, jeżeli nie chcemy, żeby ktokolwiek coś zobaczył. No i dlatego go dużo używamy. Znaczy ja go dużo używam. Nie wiem, czy wy dużo go używacie w swoich miastach.
Możecie napisać w komentarzach, czy lubicie cheese, czy używacie go. Czy macie po prostu naprawdę, jak macie cheese, na przykład gdzieś posadzone, to też byłoby mile widziane. Ogólnie jak ktokolwiek napiszecie w komentarzach, to też jest mile widziane. No, tak. Później będę się śmiać z siebie za parę lat. Jak to wizjonerz prosił, żeby ktokolwiek coś napisał i w ogóle zasubskrybował ten kanał. Nie, ja nigdy tak nie jęczałem, żebyście subskrybowali kanał, zawsze mówię, że on się podobało, czy coś tam, tego typu. Ponieważ ja bardzo nie lubię osobiście takich osób, które tak wręcz wymuszają od ludzi, żeby to robili, ale to jest też dosyć dobry patent, bo jednak tak da się rozwinąć w miarę szybciej, czy ogólnie da się rozwinąć, bo też. No, więc ja na razie jestem takim małym youtuberem, który tam sobie powoli to będzie szedł. I może gdzieś tam kiedyś sobie dojdzie, ale nie wiem, czy to jest pomysł. Więc póki co dajmy sobie to tutaj. Dobra, i tutaj jest jak walił. No, ten drut tutaj mi nie jest potrzebny do szczęścia. Znaczy, jest potrzebny, bo prąd oni tutaj muszą mieć, to fakt, ale... Ale wolałbym, żeby na przykład tutaj dochodził ten prąd. A widzę, że się podłączy i tak. I byłoby lepiej. O, bo tutaj bym mógł wtedy to wszystko schować. Tutaj... No, o wiele lepiej będzie od razu. Tak, póki co, jak widzimy tutaj już... Znaczy, samochody tutaj jeżdżą, no bo wiemy, tutaj jest lotnisko, tak? No to... Tak, co do tego nie mam... najmniejszej tej... zdziwienia, że tutaj jest taki ruch. No, ale miejmy nadzieję, że będzie większy ruch później. Dobra, no i tak, wy potrzebujecie na razie prądu i nie mam zbytnie jak go dostarczyć tutaj. Pomijając opcję drut. A ja nie lubię opcji drut zbyt bardzo, ale dobra. Ale trzeba będzie z niej skorzystać, więc... Za chwilę. Za chwilę, bo nie lubię zbyt dużo też z tego korzystać. Lupnijmy sobie na drut. Okej. Okay. Czy udałoby mi się tu puścić drut dołem? Widzę, że będziesz mieć problem. Poczekaj. Było. Zaświecił się na zielono. Proszę bardzo. Tak, tutaj akrobację drutem na dole będziemy robić. Tutaj. Czekaj. Co? Z pod wodą ten drut jest? Ja nie mogę. Dawaj stąd. Tutaj. Normalnie po ludzku do tego póki co. A reszta atrakcji, dobra, damy tutaj nawet drut na razie. Żebyście mieli póki co jakieś te podłączenie, ale nie liczcie na razie na więcej. No, wodę wam też podciągnę, ale na więcej już nie. Więc proszę bardzo, tutaj będzie woda. I czekaj, gdzieś tu byśmy się podłączyli z tą wodą. Dobra, to jeszcze go dociągnijmy dotąd. Tu. I tu. Proszę bardzo, mamy wodę. Dobra, no i tak, powinni już ludzie przychodzić do tego parku. Powolutku, na pewno. Powolutku powinniśmy też obniżyć ceny, bo jak są tak wielkie ceny, to nie będzie tutaj nikt nie chciał przyjść. Dajmy tylko jeden z parków głównych, bo jednak tutaj kampanię deklamowo. Bawmy się i... Czy nawet na wycieczki, to może jeszcze nie będę nad tym myśleć. Dobra, to tyle powinno wam tutaj już trochę to dać. Na pewno. Dalej, zobaczmy jak te parki sobie radzą. Jak podnieśliśmy tak kolosal... No właśnie, tak myślałem. Trzeba tu obniżyć do 8, bo na 8 najwięcej nie sobie zarabiasz. A ty? Do ciebie i tak ludzie przychodzą, więc możemy jeszcze trochę to pociągnąć. Ale niech to tutaj jakoś tutaj strasznie. Dobra, mamy 35 minutę odcinka. Co oznacza, że zajmiemy się ostatnią rzeczą w dzisiejszym odcinku, a tą rzeczą będzie Bambaj. Tak, ostatnio dużo Bambajów jest, więc tutaj też będzie Bambaj. Ten Bambaj sobie puścimy jakoś tutaj prostą trasą, bo tak, bo... Jedyną myślę, czy gdzieś tam jest jakaś stacja metra się pojawi. Za podzieje, ale... No. To nie jest to. Ile ludzi korzysta w ogóle z tego parku? Całkiem ładnie. Chociaż tam dalej nigdzie już nie idą. To ogólnie jak od tego korzystają. Dobra, no to tak. Nie, to nie jest tutaj, to są Bambaje. Wyznaczmy sobie trasę, jak tutaj będziemy jechać, bo tutaj zbytnio nie widzimy, gdzie są linie. To tak, tędy bym przejechał. Znaczy, to jest dosyć dobry pomysł. Później... tak, bo tu jest jakaś jedna linia turystyczna autobusa, kościłem chyba ją.
Tak. No i później jak już tak, bo tutaj... Tak, to ten sobie puścimy. Później zrobimy tu sobie zakręcik, tu przejedziesz pod tymi atrakcjami, no bo jak tu przejadę, to wyjadę, chociaż w sumie to też jest dobry pomysł. Tu zrobimy rozjazd. Część pojedzie bambajów tędy. Tu będzie może kółeczko po prostu. O, to jest nawet lepszy pomysł. Dobra, i tutaj dojedziemy. I w sumie... Tak, bo tutaj jest ten schron. Tu sobie skręcisz, tu pojedziesz i tu będziesz jechać sobie środkiem. O, co nie? Tutaj, 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 aż do końca. I tu na końcu będziesz zwrot, będziesz jechać tędy. Tu zrobimy sobie kółeczko. No, dokładnie. I od tego kółeczka będą się rozliczać moje, tak samo jak tutaj to się jechało. O, z tym, że na przykład tutaj ten bambaj będzie wyjeżdżać spod spód i tu wyjeżdżać pewnie. Czy jakoś tak, bo tutaj nie pozwolę sobie, żeby tak nie jechało. Dobrze, najpierw zróbmy jedno. Więc tak. A, i skąd w ogóle zaczynamy? Tak, to tego też zapomniałem powiedzieć. Po pierwsze sobie zrobimy to. Faktycznie. O! Nasz park wbił poziom drugi. No ma, tym się za chwilę zajmiemy. Proje, po co czekać za chwilę? Dorzućmy tą akurat atrakcję, te wodne, które mi tutaj były potrzebne właściwie. Nie, to nie do tego parku, tylko do zoo. Zoo. Budynek musi być w obszarze parkowym. Lub przy drodze, tak, to jest dosyć ciekawe. A nie w ten sposób na pewno nie. Więc dajmy to. Obszar parkowy, też bardzo powiększony. I tutaj dajmy sobie parę takich atrakcji nad wodą, właśnie mola czy coś. Bo tutaj to faktycznie jeszcze trochę podkręci nam to zoo. O, dokładnie. I tutaj możemy jeszcze taki jeden sobie postawić, czy nie uda nam się? Trzeba powiększyć trochę park. Dawaj, dawaj, teraz już powinno wejść. Dawaj, te małe. O, ludzie korzystają też już z tego, zobaczcie. Idą tędy. Idą. Dawaj, bardzo dobrze. Czy więcej ludzi już chodzi do tego parku? Jak obniżyliśmy trochę forsę. No, na pewno powinno być więcej. Ale pozostajemy na 9 może, dolarach. Dobrze, wracając do tego, naszego, tego, no właśnie. Nasza linia bambajowa. Właśnie nie chciałbym tego robić. Ale chyba nie będę mieć wyboru. Co nie, bo tutaj wjeżdżają te dwie linie bambajowe. I one sobie robią kółeczko. I ja wiem, jak tutaj to wygląda. To wygląda tragicznie. Pewnie sobie zrobimy to za chwilę. Czyli tu sobie zrobimy dwukierunkową drogę. To pomoże wszystkim. I tutaj w tym fragmenciku, gdzie jest ta szkoła, to tam szkoła też się wywali niestety. Wywal. Przenieś się, gdzie tam wywal. I tak, tutaj są nasze ścieżki. Okej. Okay, gdzie ona schodzi? A, ona się tutaj po prostu łączy, dobra. No to nie będzie aż tak dużego problemu, jak tutaj wywalimy ją chwilowo. Ona pewnie wróci, jak już tutaj te bambaje postawimy. No. I tutaj nasze bambaje. No, nawet w ten sposób będzie dobrze, jak będą jechać. Będą sobie tutaj zawracać. I tak, tu będą 4 linie dojeżdżać faktycznie. Z tym, że jedna linia będzie mogła to po prostu ominąć i nie wjeżdżać tutaj nawet. Ale tą linią się za chwilę zajmiemy. No i tak, tutaj będzie jeszcze właśnie będą 2 pasy. I tutaj będziesz mieć kolejne zawracanko. Dobra, no to tak, to jest całkiem nieźle. Jak już jesteśmy do takiego faktycznie elementu. No i stąd będzie się tutaj to, będą wyjeżdżać różne linie. Okej, widzę, że tutaj jest problem. Dobra. Bo tak, bo tutaj bym zrobił sobie to tak. I jedna będzie tutaj skręcać tu. A druga będzie tutaj wjeżdżać i tu będzie wjeżdżać. Myślę, że chcę, żeby to się rozjechało trochę tutaj. O, idealnie. Tylko tutaj byłoby mile widziane, czekaj. Jakby to było trochę krótsze. I tu... Okej, dobra. Dalej, to stąd, ta trasa, będzie tutaj sobie dojeżdżać dotąd. Tak, bo tu musimy zrobić najlepiej, byłoby oczywiście, były 4, tak, ale... Ale 4 to też i tak trochę dużo, więc na to nie liczymy. No a to wywal, to zrób. No i tak. Jak będą tutaj tyle tych linii będzie. Teraz zaczynamy zastanawiać, czy my tak aż tego dużo tutaj potrzebujemy. A nie potrzebujemy aż tyle tutaj.
Później będą te dwie linie wjeżdżać od tej strony, która to będzie inaczej działać. Dobra, no to nie, to aż tak dużo tego nie potrzebujemy, to jeszcze raz. Ty, dajmy tutaj sobie wyjazd. Stąd jakoś ładnie. I ty będziesz sobie dojeżdżać. Nie, nie będziesz sobie tak dojeżdżać. Na razie dotąd. I damy ci tutaj jeszcze jedną linię, która faktycznie będzie tutaj wyjeżdżać. Okej. Powiedzmy, że dotąd. Tu sobie to podłączymy, tu wyburzymy. I później będziesz sobie tutaj podłączyć. Dobra, no i to jest według mnie jedno z dobrych rozwiązań, które tutaj zastosujemy. I tak, przerzućmy nasze linie. Tu będzie już jedna linia. Druga linia będzie mieć przystanek tutaj, bo tu będzie lepiej to się rozkładać. I pozostałe przystanki proszę pousuwać, bo na nich się robią właśnie wielkie korki tutaj w tym naszym podówka trochę. Dobra. I tutaj niestety też musimy usunąć te przystanki. To jest akurat takie plus minus, ale no niech już tak będzie. Dobra, no i tak, jeszcze jedna linia, która tutaj będzie faktycznie zawracać, to będzie stąd tutaj jechać. Tak, tutaj, o, w ten sposób. Tu nawet się zbiłam przejście. I sądzę, że to, jak to teraz wygląda, jest całkiem niezłe. I tutaj, dokładnie tak jak tu było wcześniej, tylko trzeba trochę to przesunąć, będzie ścieżka faktycznie w dół. Dobra. Proszę bardzo. Ścieżka stąd, tu, podłączone, dobra, to jest zrobione. No i to będzie tyle tutaj jest z tej takiej pętli dokładnie, rzecz ujmując. Widzę, że już ludzie z niej korzystają, to jest bardzo cieszącą mnie wiadomością. Tutaj sobie to dorzucimy, tak żeby ładnie wyglądało, że tutaj faktycznie jest czegoś więcej jeszcze. Tych gadżetów. Dobra. I stąd tutaj dociągnij. Czekaj. O, dobra. No i tak już całkiem ładnie wygląda. Mają zejście w dół, co też jest dobrą wiadomością. No i tutaj właśnie to właściwie to będzie tutaj wyjeżdżać, więc tutaj to możemy jeszcze zmienić. I stąd będzie nasza linia wyjeżdżać tam dalej, przyjeżdżać. Ty dojeżdżasz do tą linię, okej, dobra. No i stąd będziemy już sobie puszczać to normalnie. Z tym, że tutaj jest aż nawet. Okej. Chyba nie, tak nie zrobimy zakręciku. O! O, nie, gdzie mi tutaj górą chcesz jechać? Ej, ty, on tutaj jakkolwiek chce górą jechać, to co to ma być? Czekaj, tutaj jest na pewno jakieś... To jest jakieś zapadlisko. O. Tutaj te budynki tak są wysoko może. Może coś w tym jest. Dobra, ale tak czy siak, nie powinno być aż taki problem tutaj, żeby nagle mi się tutaj zabiło coś do góry. Okej. Okej, czekaj. Ja wiem, że już odcinek to trwa X, Y i tak dalej. To nie? 46 razy, no, ale nie powinno być aż tak tragicznie, miejmy nadzieję. Dobra, dopuśćmy sobie te linie już i kończymy naprawdę dzisiejszy odcinek, bo dzisiaj też dużo w sumie zrobiliśmy. Ja to zawsze mówię pod koniec każdego odcinka, ale wybaczcie, no. Taki ja już jestem. No i tutaj to będzie sobie jechać. Tu. I tu będziemy zaraz to jakoś przyciągać dołem. Ja. No to tak, żeby to opuścić. Nie, to na pewno nie tą drogą. Tu jest... Tu by się... Teoretycznie by to jakoś tutaj wjechało. O, było się zasieciłnąć doma. Świetnie. I tu jeszcze wykręcić przed tym. O, to idealnie już wygląda. Aha, i tutaj... Bo normalnie on tutaj sobie zrobił zjazd, ale nie widzę, żeby to było takie idealne. No dobra, to tak. Tutaj sobie zamiast zakręcić w sumie i tak czy siak w dół. Zjazd. Pauza. Okej, widzę problem. Tak, nie? Tutaj, że ten jest tutaj jeszcze ten park, ale to tam mniejsza z tym parkiem. Dobra, po prostu ścieżkę trochę przerzucimy na drugą, w sensie w inne miejsce, bo nie wschodzić. Ścieżka będzie tutaj schodzić. Raz, dwa, trzy. Wydaje mi się, że zawsze na taką wysokość sobie. I później stąd tu podłączymy sobie. Dobra, tak, tu mamy bambaj zrobione, świetnie.
I tu jedziemy dalej, 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 dalej. I tu będzie to nasze miejsce do zawracania. Wypadł. Ciach, ciach, ciach. O, fajerwerki. Ciach, ciach. Lepsze niż Warszawy. Nie, ale naprawdę to w Warszawie to fajerwerki to było. Ale trudno powiedzieć, że to były fajerwerki. Dema, no i ta będzie nasza pierwsza linia, która tutaj faktycznie będzie jechać. Wspomnę, że trochę się też pokrywa z tą linią autobusową. To nie jest dla mnie 100% zadowoleniem, ale dobra, niech już tak korzystają. Niech już im tam będzie. Dobra, no tak, pójdźmy sobie naszą linię. Ta linia faktycznie może pojechać nawet sobie ciutką dalej. To tak, będziesz mieć przystanek tak jak tutaj te wszystkie linie zresztą. A nie, on tutaj... Tu będziesz mieć przystanek, tu musisz mieć przystanek, żeby tutaj... No i tutaj będziesz mieć przystanek, później tu widzę, że jest jakiś... Jakiś problemik tutaj się robi, to sobie skręcimy, aż tutaj dojedziesz. Dobra, ci się cieszą oczywiście. Ludzie, tutaj będziesz mieć tu przystanek. O, dobra. Tak jest lepiej. Tak, i wszystkie linie już teoretycznie powinny tutaj skręcać tędy. Tak, tylko teraz jest trochę ich przydużo jeszcze, chwilowo. I się to wszystko będzie tak ładować. No dobra, no to trudno. Ta linia w tym kierunku już tutaj nie będziesz mieć przystanku, bo tutaj byłoby za mało miejsca. Tu będziesz mieć przystanek. Ale tu będą mieć akurat te dwie linie już, więc nie powinno być z tym problemów. Dalej, kolejny przystanek. Bo tak, gdzie ta linia będzie tutaj skręcać? Ona będzie skręcać gdzieś tu. No to przed tym rozjazdem powinno być to na dwóch różnych miejscach już tutaj powinien być ten przystanek, to nie. No dobra, dajmy tutaj aż tak daleko ten przystanek, bardzo daleko ten przystanek będzie, ale trudno. Nie chcę też, żeby był to blisko. Tutaj by się na pewno przydał, bo wiemy, tutaj to jest nasza kolejka linowa. Obok przejścia dla pieszych macie. Tutaj obok to jest sądu, proszę bardzo, macie obok sądu dojście. Żeby nie było, że nie macie. No i później tutaj już jedziemy sobie, przejeżdżamy tak właściwie na drugą stronę. I tutaj gdzieś trzeba byłoby za nim dostać po prostu przystanek. Tak, tutaj ten ma najlepszy miejsce już parki, więc już nie będziemy przy nim nic kręcić. Ale to powinno już całkiem dobrze tutaj działać. Tutaj w tych samych miejscach mniej więcej, co nie? Tutaj tu wjeżdża z powrotem w to miejsce, więc jedziesz tak samo. To nie zaraz będę się będzie jeszcze bardziej cieszyć, bo jak mi się tu pojawi druga linia, to wiecie co? To będą dopiero wiwaty. Dobra, no i tutaj to widzimy, to jest... Bym powiedział, że ładowanie w toku. Tak, bo tu wszystkie te bambaje, co było ich za dużo i się tu kręciły, dookoła jeździły, muszą teraz zjechać z całej tej linii, a to nie jest takie bardzo szybkie. Więc to chwilę potrwa. Dobra, dalej, gdzie ten nasza linia ma tutaj skręcać? Tu ma jechać, dobra. Pójdźmy sobie tą drugą linię i już na pewno kończymy dzisiejszy odcinek, bo jest dosyć naprawdę długi. Tutaj, tutaj, tu... dobra, no i tutaj dalej... wizytacja jak zawsze. Tak, ja też przesadziłem. No, przesadziłem. To miało leżeć dotąd. Dobra, to poczekajcie. To wywalmy tutaj. Nasz bambaj się będą bardzo cieszyć z tego pewnie. No właśnie, tak się bardzo cieszyli, że się nie cieszyli. No szkoda. No i stąd będziesz tutaj wracać już tędy i tu będziesz jechać przez tą dzielnicę, miało to wyglądać chyba, tak? Tak. Tak, dokładnie. Tutaj. 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 No i tutaj możemy w sumie zrobić nawet te podłączenie, tylko nie mogłem nawet puścić ich tutaj górą. Ale mogę się domyślać, że tutaj będzie dosyć duży ruch. Albo nie, czekaj, wiesz co, wiecie co? Bo tutaj w ogóle to jakoś do góry jedzie też. Tu sobie zrobimy miejsce na przystanek, tu będzie zjazd w dół. Nie ma inaczej. Tu chcę zrobić zjazd w dół. Teraz gdzie wyjedziesz? Wyjedziesz tutaj, świetnie. Dobra. I tu sobie zrobimy ścieżkę, która będzie dochodzić do tego miejsca faktycznie. No, dobra. To tak, ty tutaj dojeżdżasz. Później wsiadziesz tu i tu wyjedziesz. Chyba, że będziesz mieć z tym też problem. Okej. Okay. Dobra, to zróbmy normalnie. Jak masz tutaj mieć problem z wyjazdem później, to mnie to mało interesuje. Dobra, tutaj dojedziesz dotąd i tu trzeba byłoby zrobić po prostu zakręcie. Dobra, świetnie.
To jest z Zebenem. Dorzućmy tutaj tylko tą ścieżkę, bo tutaj oni będą z niej korzystać na pewno. Jak będą mieli ścieżkę, tak? Jak nie będą mieli, to nie będą korzystać. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, jak powiedział. Widać, widać wentylatory na górze, widzieliście? Czekajcie, zobaczcie. Kręcą się. dobra, no i stąd dokręćmy jeszcze do końca i będzie idealnie. Ciach, 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 ciach i ciach. Proszę bardzo. Dobra, no i stąd sobie puśćmy naszą linię bambajową. Więc tak, nasz bambaj ma być przesunąć tutaj. Dokładnie. Później się zatrzymuje jeszcze tutaj. O, ludzie się cieszą. Później tu dojeżdżasz. Dobra. Później dojedziesz tutaj, bo tutaj jest dużo atrakcji. Tu jest chyba nawet gdzieś tam kasyno. Tak, jest kasyno, ale to jest bliżej tamtej linii mimo wszystko. No, później dojedziemy sobie dotąd. Tutaj pod tym. No i tutaj będą bardzo ładnie te przystanki wchodzić. O, proszę bardzo, tu będzie kolejny jeszcze. Tu damy ci ostatni na tym zakręcie. Chociaż w sumie możemy tutaj postawić nawet tak. Tak, bo tutaj jest mały ruch. Nie ma znaczenia aż tak dużego. Tu pod jednym z wejściem do parków. Czemu by nie? Chociaż teraz tak sobie patrzę, że nie, dajmy tutaj ten przystanek. I tutaj pod wejściem do parku. I później tu będziesz mieć jeszcze jeden. Dokładnie. Później tu. Ty tutaj będziesz mieć. Tutaj, tu będą dwa przykłady trochę bliżej siebie. Tu obok naszej kolei linowej. Co ta linia chyba? Nie, tu nie ma żadnego przystanka już później. Tak, bo ta kolej linowa jedzie tu, tu i tu się kończy. Ja. To jest dosyć ciekawa kolej linowa. Damy tutaj ci przystanek, bo tutaj nie zauważyłem wcześniej, że jest metro. A metro, to wiecie, no, lubi komunikację. Dobra, tutaj. Tutaj podłączy się i tu, w tych samych miejscach, co ma ta linia. Czyli to jest w sumie jeden przystanek tylko wspólny. A, to nie jest aż tak źle. I widzę, że już dużo ludzi też czeka na tę linię. Więc luknijmy sobie na Bombaję. I znajdźmy, to jest ta linia. Nie, to nie chciałem zniknąć. Ale pewnie tak będzie, że trzeba będzie tego więcej dać. Pokaż, gdzie jest najbliższa zajezdnia. O Boże. Czy wy widzicie to, co ja widzę? Jak one daleko stąd jadą? Chyba nigdzie w centrum miasta, no w sumie to jest nawet dosyć logiczne, nie ma zajezdni, bo my bambajów ogólnie tutaj też nie wrzucaliśmy nigdy do środka. Dobra, ale już zbliżam się do godziny, więc naprawdę kończę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowy, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwonek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Długi ten dzisiejszy odcinek. Cześć!